Centrum Usług Publicznych ma rozpocząć swoją działalność 15 maja. Przenosimy tutaj kilka jednostek miejskich, do tego kilka wydziałów miejskich. Przychodzi tutaj Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Lokalowy, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. To są nasze jednostki miejskie, czyli Urzędu Miasta. Do tego przychodzą miejskie jednostki organizacyjne, czyli Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zarząd Lokali Komunalnych i Miejskie Centrum Świadczeń. To są te jednostki. W sumie razem około 300 urzędników w tym jednym miejscu tutaj będzie pracowało. No i będą świadczyły te jednostki usługi na rzecz mieszkańców. Wszystkie usługi skupiamy w jednym miejscu, tak żeby mieszkańcom było też wygodnie, bo będzie można czy podejść do Urzędu Stanu Cywilnego po odpis aktu urodzenia, czy też i zawrzeć tutaj związek małżeński, bo też będzie taka możliwość. Oprócz tego dedykujemy tutaj dla Urzędu Stanu Cywilnego jedną salę, gdzie będzie można zawrzeć związek małżeński. Wydział Spraw Obywatelskich, czyli dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, też tutaj w tym samym miejscu będzie można załatwić. Wydział Polityki Społecznej, wszelkie świadczenia socjalne, czy pomoc w uzyskaniu środków z funduszu PFRON. Wydział Lokalowy to są sprawy czynszowe, więc tych spraw również tutaj Państwo, te sprawy również będą Państwo mogli tutaj też załatwić. Oczywiście Miejski Zarząd Lokali Komunalnych to jest również nasza jednostka, która zarządza naszymi budynkami komunalnymi, też zajmują się sprawami czynszowymi tutaj dla miasta Opola i Miejskie Centrum Świadczeń. Czyli wszystkie sprawy też związane z świadczeniami socjalnymi, od spraw związanych z dodatkami, czy węglowymi, gazowymi, teraz z tymi tak bardzo modnymi, które nam rząd też wprowadził, więc mnóstwo różnych usług dla ludności. W jednym miejscu będzie można załatwić praktycznie wiele, wiele spraw, nie jeżdżąc gdzieś po mieście czy gdzieś po centrum miasta, tak żeby komuś to nie sprawiło jakiegoś tam problemu. Osoby, które patrolują, czyli funkcjonariusze bezpośrednio zaangażowani w patrole, są w tym miejscu, w którym byli. Tutaj tylko przynosi się operatorzy, którzy na co dzień oglądają to i dysponują patrolami. Na dzisiaj mamy 129 kamer, które funkcjonują na terenie miasta Opola. Obserwuje to na co dzień 3 osoby i tak docelowo chcielibyśmy, żeby to były 4 osoby. Jeżeli będziemy mieli tylko wakaty na te stanowiska, to na pewno zatrudnimy, dlatego że to monitorowanie i ten nadzór nad monitoringiem odbywa się 24 godziny na dobę, w każdy dzień. Tylko że jest to wykroczenie statyczne tak zwane, prawda, więc kierowca zaparkował w miejscu tego niedozwolonym, a patrol jest zajęty inną czynnością, która jest ważniejsza niż podjechanie i wystawienie wezwania. Tu operator rejestruje takie zdarzenie, dokumentację tworzy, która jest później przetrawiana przez Wydział Wykroczeń, osoba taka jest wzywana, wskazuje, kto kierował lub sam kierował i albo przyjmuje mandat karny, albo sprawa jest kierowana do sądu.